tym zadaniu zostaliśmy poproszeni o przesunięcie zielonej kropki do 12,5 na osi liczbowej. No to przesuwamy. 12 i 12,5 to w połowie pomiędzy 12 i 13. I drugie pytanie w tym samym zadaniu. Ile to jest 12,5 zaokrąglone do najbliższej dziesiątki? Oś liczbowa jest w tym przypadku o tyle fajna i pomocna, że widać, która z dziesiątek jest najbliższa. Wielokrotności dziesiątki zaznaczone są na niebiesko, tymi trochę grubszymi niebieskimi kreskami. Tutaj 10 i tu 20. Zielona kropka znajduje się pomiędzy tymi dwoma wielokrotnościami 10 i wyraźnie widać, że zielona kropka leży bliżej 10 niż 20. W takim razie do kratki z wynikiem możemy wpisać 10. Takie zadanie jak to, pokazujące zaokrąglanie liczb na osi liczbowej, pomaga intuicyjnie zrozumieć, co to jest zaokrąglanie i jakimi rządzi się prawami. Bo można też podejść do zaokrąglania nie intuicyjnie, nie graficznie, bez osi liczbowej. Wtedy skorzystalibyśmy z reguły, która mówi, że jeżeli zaokrąglamy do najbliższych dziesiątek, to musimy przesunąć się od tych dziesiątek o jeden rząd w prawo, w stronę niższych rzędów, czyli do rzędu jedności. W następnym kroku sprawdzamy, jaka cyfra stoi na tej niższej o jeden od dziesiątek pozycji, czyli jaka jest cyfra jedności. I jeżeli jest to mniej niż 5, to zaokrąglamy w dół, czyli zostawiamy cyfrę dziesiątek bez zmian, a jeżeli jest to 5 lub więcej, to zaokrąglamy w górę, do 20. Cyfrę dziesiątek zwiększamy o 1. Ale na osi liczbowej nie potrzebujemy aż tak dokładnie znać wszystkich tych reguł i schematów postępowania, bo widać, że zaokrąglana liczba leży bliżej 10 niż 20. Kolejny przykład. Przesuń zieloną kropkę do 0,136 na osi liczbowej. Teraz kropka leży w punkcie 0,13. Tutaj mamy 0,14. Mówiąc inaczej, tutaj jest na osi 0,13, a tutaj 0,14. I między tymi dwoma liczbami jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kresek. Czyli każda kreska odpowiada 1/100, bo pomiędzy 0,13 i 0,14 jest różnica 1/100 i ta 1/100 jest na tej osi podzielona jeszcze na 10 równych części, czyli każda taka część to 1/1000. Odległość od kreski do kolejnej kreski to 1/1000. I mamy znaleźć liczbę 0,136, czyli 0,13 i jeszcze 0,006, czyli od 0,13 jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta i 0,006. I tutaj leży na osi 136/000, czyli 0,136. I drugie pytanie, ile to jest 0,136, albo czytając inaczej 136/000, zaokrąglone do najbliższych setnych? To chyba łatwe na tej osi, bo setne, dwie kolejne setne, mamy zaznaczone niebieskimi kreskami. I wystarczy sprawdzić, która leży bliżej. Według mnie bliżej leży 0,14, 0,14. I jest to zgodne z tym, co widzieliśmy już w innych przykładach. Jeżeli spojrzymy na cyfrę tysięcznych i jest ona większa lub równa 5, 6 jest większe niż 5, to zaokrąglamy w górę, czyli w tym przypadku do 0,14. Kolejny przykład. Który punkt odpowiada liczbie 44,197 na osi liczbowej? Zastanówmy się. 44,197 leży pomiędzy 44 i 45. Niebieski punkt, czyli C, leży pomiędzy 44 i 45. Wybieramy trzecią odpowiedź, C. Odpowiedź C, punkt C. I jeszcze pytanie. Ile to jest 44,197 zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej? Można do takiego pytania albo zadania podejść na parę sposobów. Możemy spojrzeć na cyfrę dziesiątych. Na miejscu dziesiątych mamy 1, to mniej niż 5. I zaokrąglimy w dół, czyli do 44. Można też bardziej intuicyjnie. Jeżeli spojrzymy na punkt C na osi liczbowej, to oznacza on liczbę, którą mamy zaokrąglić, 44,197. I wystarczy zauważyć, która liczba całkowita leży najbliżej niebieskiego punktu. I otrzymamy w ten sposób odpowiedź. Czy bliżej niebieskiego punktu leży 44, czy 45, a może jeszcze jakaś inna liczba. Wyraźnie widać, że niebieski punkt leży bliżej 44. Najbliższa liczba całkowita to 44. I jeszcze jeden przykład, ostatni. Dwa pytania. Ile wynosi liczba oznaczona na osi przez punkt A, zaokrąglona do najbliższych tysięcznych? I drugie pytanie, ile wynosi liczba oznaczona na osi przez punkt A, zaokrąglona do najbliższych setnych? Przeanalizujmy najpierw oś liczbową. Tu leży na osi liczbowej punkt A. Tutaj mamy 0,07, czyli 7 setnych. Tutaj jest 0,08, czyli 8 setnych. 0,07, czyli 7 setnych, możemy również zinterpretować jako 70 tysięcznych. Wtedy tutaj mamy 71 tysięcznych, tutaj 72 tysięczne, 73 tysięczne, 74 tysięczne i tak dalej. Czyli punkt A leży pomiędzy 78 tysięcznych i 79 tysięcznych. W takim razie, jeżeli zaokrąglimy liczbę wskazaną przez punkt A do najbliższych tysięcznych, to wygląda na to, że leży ona znacznie bliżej 78 tysięcznych niż 79 tysięcznych. W związku z tym wpisałbym w kratkę 0,078. 78 tysięcznych. Taka jest najbliższa tysięczna. Najbliższa wielokrotność jednej tysięcznej. Drugie pytanie. Ile wynosi liczba oznaczona na osi przez punkt A, zaokrąglona do najbliższych setnych? Zastanówmy się, pomiędzy jakimi setnymi leży punkt A. Leży pomiędzy 7 setnymi i 8 setnymi. Która z tych setnych jest bliższa? Która leży bliżej? Punkt A leży zdecydowanie bliżej 8 setnych niż 7 setnych. Wpisujemy 0,08. W tych ćwiczeniach chodzi o to, żebyście zdali sobie sprawę, że jeżeli ktoś pyta o zaokrąglanie do najbliższych całości, dziesiątych, setnych czy tysięcznych, to można to potraktować jak znalezienie na osi liczbowej najbliżej leżącej wielokrotności setnych czy tysięcznych. Można poszukać pełnych setnych albo tysięcznych leżących najbliżej zaokrąglanej liczby.